Niby nie wolno wchodzić, a jednak wiele ludzi spokojnie tutaj sobie przechodzi. Oczywiście nikomu nie szkodząc. Zaraz wam powiem, w jakim celu tutaj jestem. Jest tutaj bardzo fajne miejsce, a dokładnie cmentarzysko samochodów. Mam nadzieję, że nadal tutaj są. I damy radę je uchwycić na kamerze. Jest już po 19:00, więc może być ciężko. Ale myślę, że damy radę. Słuchajcie, widzę już pierwszy pojazd. A raczej jego pozostałości. Nie wiem, czy to jest wojskowy. Chyba tak. Ogólnie część tego terenu należy do wojska, więc muszę się streszczać i znaleźć jak najszybciej pozostałości po cmentarzysku. O, tutaj coś mamy. To już chyba nie są wojskowe. Zderzaki. Kurde, garaże. Wow, w garażach są schowane chyba najlepsze egzemplarze. American Shop. Ale jazda, ogórek. To nie wiem, co to za maszyna. Ale też wygląda ciekawie. Jest troszeczkę ich. Bałem się, że już ich nie będzie. Ale udało się. Są tutaj ogóreczki Volkswageny. Ale widok. A w garażu? W garażu też jest kilka sztuk. Schowane pod dachem, ale i tak mimo to są zniszczone. Najprawdopodobniej trafiły tutaj w takim stanie. I oczywiście czas też zrobił swoje. To jest składowisko chyba innych samochodów na czepa. Tam chyba już nic nie będzie. Nie. Nie widać nic. Chociaż zaraz sprawdzimy. Jeszcze tam coś jest. O kurde. No myślałem, że już koniec. A tutaj jeszcze coś leży. A raczej stoi. Kurde, ale nie będę tam szedł. To są same jeżyny. Dobra.
Tam i tak tylko widać obudowę. Sprawdzimy, co jest po drugiej stronie. Bo teraz zwiedziliśmy tylko prawą stronę. Teraz wejdziemy w lewą. Liczę, że będzie ich tutaj więcej. I wejdziemy jeszcze do garażu. Mam tylko nadzieję, że nikt nie przyjedzie do tego czasu. Jak widzieliście, jest tutaj zakaz wstępu. Myślę, że to chodzi głównie o to, że wykradali części. Ale ten wygląda świetnie. American Shop. Czy tam się da przejść? Mam latarkę. O kurde. No, te mogą być najbardziej zachowane. To jest holownik. I złomek. Mamy tutaj holownika. To wygląda jak garbusek. No, całkiem fajnie. Auta już przerzewiały, nie ma się co dziwić. Znajdujemy się w środku lasu. Powiem wam, że liczyłem, że będzie ich tutaj troszkę więcej. Ale i tak jestem zadowolony z tego, co widziałem dzisiaj. Tu coś jeszcze mamy. Silnik, ale z czego? Ciężko mi powiedzieć. Chyba, że nie jestem do końca doinformowany, gdzie może być ich więcej. Aczkolwiek sądzę, że to jest wszystko. No, ten już całkiem pozbawiony wszelkich elementów. Może gdzieś tu w lesie jest ukryte więcej wraków. Jednak z tego, co widziałem u jednego chłopaka, że chyba to jest wszystko. Najprawdopodobniej tak. Kurde, troszkę wszystko w pośpiechu robione, bo nie wiadomo, jak zareaguje ktoś, kto przypiął tabliczkę zakaz wstępu. Na pewno nie będzie zadowolony, a ja wjechałem busem praktycznie do samego lasu. Ale nikogo nie widać, a poza tym pogoda jest nieciekawa. Więc w pole raczej nikt nie będzie jechał. Dobra. Nawet nie przeskoczyłem przez płot, więc... Dobra, moi drodzy, kończę eksplorację i szybko spierdzielam stąd. Nie chcę sobie narobić tutaj problemów. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnych wyprawach. Na razie. Luzik. Wszystko pod kontrolą.